fragment Małej Pętli Świętokrzyskiej. Projekt o dosyć dużej wartości, jeśli patrzymy na odcinek, bo w zasadzie jest to 1,5 kilometra. A wartość prawie 6 milionów złotych. Także wygospodarowaliśmy te środki w ramach budżetu województwa, środków unijnych. I cieszę się, że dzisiaj rozpoczynamy ten projekt i do czerwca przyszłego roku zamierzamy go skończyć. Będzie nowa nakładka, będą odwodnienie, będą nowe chodniki, nowe krawężniki, będzie oświetlenie, będą takie zatoczki dla turystów, dla z ławeczkami. Przede wszystkim to jest podniesienie standardu komunikacyjnego, podniesienie bezpieczeństwa, wprowadzenie jej do sieci dróg godnych XXI wieku, ale przecież musimy także brać pod uwagę, że jest to droga przebiegająca przez jedną z bardziej znaczących miejscowości i miejsc tu w regionie świętokrzyskim. Święta Katarzyna to takie symboliczne miejsce, w zasadzie taka recepcja Gór Świętokrzyskich, stąd biorą początek szlaki turystyczne, zwłaszcza w niedzielne popołudnia, przedpołudnia tutaj bardzo często jest bardzo niebezpiecznie, także ten projekt ma dać tę przestrzeń i możliwość bezpiecznego poruszania się, parkowania, również umożliwić turystom, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach, bezpieczne poruszanie się.